Cześć, w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Media Converter, tak zwany firmy TP-Link o nazwie MC220L. Co to jest ten Media Converter? No, on pozwala na zamianę. Tu widzimy wejście SFP, na moduł SFP możecie sobie włożyć światłowód i zamienić na przykład z przewodu światłowodowego, który tutaj maksymalnie tutaj może mieć on do 10 km długości, na Ethernet, normalną technologię, którą znacie w sieciach domowych. Tak to wygląda, tutaj wloty powietrza do chłodzenia, jeżeli w serwerowni trzymacie. Tak ten moduł wygląda, oczywiście zasilanie tutaj z tyłu, tutaj macie przełącznik Force Auto. Jeżeli podłączacie dwa konwertery ze sobą, to na Force ustawiacie. Jeżeli konwerter do karty sieciowej na światłowodzie, to w tym wypadku na auto. I tak wygląda ten konwerter. Oczywiście ja tutaj posiadam te dwa konwertery takie. I w tym momencie, w następnym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób podłącza się światłowód i można sobie stworzyć sieć światłowodowo-skrętkową, ethernetową, tak, światłowodowo-miedzianą, no, używając takich dwóch konwerterów. Oczywiście tu jest instrukcja. Ten konwerter to jest MC220L. I tutaj w instrukcji macie różnego rodzaju konfiguracje. Tu macie fiber od 0,5 do 15 km. Podłączenie, więc tu możecie go wsadzać do takiego urządzenia, które może mieć wiele takich konwerterów. A tutaj jak przymocowywać do raka, więc bardzo łatwo w obsłudze. O modułach SFP było w moim poprzednim odcinku. Wkładamy taki moduł do tego gniazda tutaj i oczywiście kabel przewodu normalnej skrętki do drugiego. Ale tak jak mówię, w następnym odcinku pokażę Wam, jak to się podłącza. Więc macie taki przewodnik, a tak wygląda konwerter.